Witam. Widzicie kocioł dolnego spalania przystosowany do spalania zboża. Rozpalony i załadowany owsem. W dolnym lewym rogu ekranu pokazywany jest czas od rozpalenia. W filmie pokażę wam skrót 7-godzinnego eksperymentu ze spalaniem owsa. Ostrzegam was, nie próbujcie spalać owsa w kotle do tego nieprzystosowanym. Aby móc bezpiecznie i czysto spalać owiec w kotle DS, trzeba rozwiązać kilka problemów. To jest uniemożliwić zatkanie wlotu do komory spalania i samej komory spalania przez drobne ziarna owsa. W trakcie palenia utrzymać żar przed wlotem do palnika. Przystosować róż do spalania drobnego opału. Uniemożliwić zawieszenie się sklejonego owsa bez jego poruszania. Rygorystycznie przestrzegać zasad załadunku owsa do komory załadowczej. Jestem zadowolony z eksperymentu. Po 2 tygodniach prób bez ingerencji w budowę kotła DS
Udało mi się przystosować go do spalania zboża. Kocioł przy spalaniu owsa osiągnął o 20% mniejszą moc w stosunku do spalania drewna. Dzięki mniejszej penetracji powietrza przez zasyp owsa i wspomaganiu przepływu powietrza wentylatorem wyciągowym mogę pozostawić kocioł w trakcie pracy bez dozoru. Do rozwiązania pozostało jeszcze zlikwidowanie przyczyn zdarzającego się jednostronnego dawkowania mieszanki gazów do komory spalania. Jestem Sylwestra. Dziękuję za uwagę i zapraszam do polubienia i komentowania filmu, subskrybowania mojego YouTube'owego kanału i oglądania innych moich filmów.